W jednym ze swoich poprzednich filmów pokazałem wam pewien dość osobliwy pociąg, który poruszał się po niewidzialnym podniebnym torze. Dzisiaj dowiecie się, że w San Andreas istnieje jeszcze jeden sekretny tor kolejowy, po którym także mogą jeździć pociągi. Ale najpierw, Andrzejku, intro. Naszym punktem wyjścia będzie ponownie Cranberry Station. Tutaj oprócz głównych torów kolejowych znajduje się także boczny tor, który prowadzi do kontenerowca w dokach. I jeżeli myśleliście, że żadne pociągi nigdy tędy nie jeżdżą, to jesteście w dużym błędzie. Wszystko co musimy zrobić to skorzystać z trainera o nazwie Wilco Spawner Premium. Najpierw należy odpowiednio ustawić się przed torami, a następnie zespawnować pociąg i wybrać kierunek, w którym chcemy się poruszać. I proszę bardzo, nie pozostaje mi teraz nic innego, jak zaprosić was na krótką przejażdżkę po nieużywanym torze. Wsiądźcie razem ze mną i wybierzcie się w podróż, która zapewne będzie dla was zupełnie nowym doświadczeniem. Jak już mówiłem wcześniej, trasa ta prowadzi do kontenerowca, gdzie możemy sprowadzać auta do eksportu. Jednakże jest pewien malutki szkopuł. Tor w pewnym momencie się urywa. I jak myślicie, co się stanie, kiedy dojedziemy do jego końca? Czy A. gra się skraszuje? B. pociąg się wykolei i wpadnie do wody? C. gra nagle zacznie świrować, dostanie zawału, padaczki, raka i wszystkich chorób wenerycznych? Czy D. pociąg zacznie lewitować w powietrzu? Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D. W miejscu, gdzie szyny się kończą, pociąg gwałtownie skręca w lewo i zaczyna jechać po niewidzialnym torze. W ten sposób, poruszając się po linii prostej, wracamy z powrotem na Cranberry Station. Tak oto wykonaliśmy całe okrążenie po sekretnym torze, a podróż zaczyna się od nowa. I naprawdę nie mam bladego pojęcia, w jakim celu twórcy zaprogramowali tą trasę, skoro nie jest ona w ogóle używana w grze. Cóż, przynajmniej jest o czym robić odcinek, prawda? Jednak najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że trasa ta posiada dwie stacje kolejowe. Jedna z nich to oczywiście Cranberry Station, a druga... Druga stacja znajduje się w dokach przy kontenerowcu. Serio, jeżeli zespawnujemy sobie pociąg i wsiądziemy do wagonu jako pasażer, to będziemy mogli przeskakiwać między tymi dwoma lokacjami. Sam pomysł tworzenia tutaj funkcjonalnych torów wydaje się dla mnie absurdalny, a co dopiero dodawanie tutaj stacji, na których pociągi się zatrzymują. Wiem, co zapewne już myślicie, ale uprzedzę wasze zapytanie. W Los Santos także istnieje boczny tor, ale niestety nie da się na nim zespawnować pociągu. Ilekroć próbowałem to zrobić, zawsze przenosiło mnie na główne tory. Szkoda, fajnie byłoby sobie tędy pojeździć. Na otarcie łez dodam, że trainer umożliwia postawienie pociągu nie tylko na zwykłych torach kolejowych, ale także na torach tramwajowych w San Fierro. Wiem, że brzmi to dziwacznie, ale naprawdę da się to w grze zrobić. Wyobraźcie sobie, gdyby po San Francisco zamiast tramwajów jeździłyby na przykład pendolino. Niektórzy z was zapewne już zauważyli, i słusznie zresztą, że za pomocą trainera możemy także zespawnować tramwaj. Jednakże więcej na ten temat wypowiem się dopiero w następnym materiale. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Zdradziłaś kurwo mnie, pod pociąg się podłożę, ale nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym torze.